Szczęść Boże wszystkim. Witam na kanale Fader Ulaski z Alaski. W pierwszym odcinku powiedziałem wam, że czekałem 10 dni na dobrą pogodę, aby nakręcić właśnie pierwszy filmik. I słuchajcie, od 3 dni nie latają samoloty, jest ogromny sztorm i idę właśnie specjalnie pokazać wam, zabrać was nad morze, aby pokazać wam, jak wygląda ogromny sztorm w NOM. Więc ruszamy. Od morza i jesteśmy bezpieczni, ale zobaczmy, co się będzie działo. Zdrowia wszystkich, czujcie się dobrze i dobrze, żeby wszystko się skończyło dobrze. Wróciłem, widzieliście, co znaczy sztorm nad Morzem Beringa. Woda, fale, wiatr, ogień. No masakra, masakra, słuchajcie. I tak właśnie, widząc to wszystko, no tak pomyślałem o Ewangelii, kiedy Pan Jezus przeprawiał się na drugi brzeg z apostołami i Pan Jezus spał. Apostołowie nagle mówią do Niego, nic się nie obchodzi, że giniemy, przecież wielka burza się rozpoczęła na jeziorze, a Pan Jezus popatrzył i jednym słowem uciszył tą burzę. I tak jak patrzyłem na te fale, na to wszystko, co się dzieje tutaj, tak pomyślałem, może w naszym życiu też są takie sztormy, takie fale. I na pewno każdy z nas przeżywa te różne takie sztormy, pożary, które wszystko trawią w naszym życiu. I na pewno ciśnie się pytanie, dlaczego, Panie Jezu, dlaczego to się wszystko dzieje? Ciężko odpowiedzieć, ale myślę, że Pan Jezus czasem chce sprawdzić naszą wiarę. Czy my wierzymy w towarzystwo ubezpieczeniowe, może w pieniądze, może w kogoś, ale czy my naprawdę wierzymy w Pana Jezusa, który jednym słowem potrafi uciszyć to wszystko i pokonać nasze problemy. Dlatego przemyślcie to, a ja patrzę przez okno i czekam na lepszą pogodę. Pozdrawiam.